Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Arvolo, a to jest Rome Total War. Witajcie, moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż tutaj ostatnio się wydarzyło, mianowicie prowadzimy wojnę z Galią. Na razie wojna, no, nie za dobrze się dla nas toczy, ponieważ straciliśmy Marsylię. Ale, no cóż, oblegamy obecnie Patawią, a więc dzisiejszą Wenecję. No i myślę, że coś w końcu tutaj uda nam się podziałać. Dobrze, moi drodzy, kończymy turę, no i lecimy dalej. Zobaczymy. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Co my tu mamy? No cóż, trochę hajsu nam jest... O, ładnie. Ładnie, to się nam tutaj rozbudowało. Weźmy sobie warsztat szkutniczy. Bardzo ważna kwestia. Związano przymierze. Zawiązano przymierze. Seleucydzi i Kartagina. Dobra, spróbujmy. Albo poczekajcie. Trzymać oblężenie jeszcze. Połączyć się. Ale nic to nie da. Dobra. Słuchajcie, szturmujemy. Szturmujemy. Co oni tu mają? Dostaną wsparcie. Prawie 700 galów. Ale myślę, że to im niewiele da. Dobrze, moi drodzy, ruszajmy do szturmu na Patawię. Czas zająć to miasto. No i spróbujemy. Zobaczymy, co nam się tutaj uda ugrać. No, może być interesująco, powiem szczerze. Mam nadzieję, że nasza armia nam tutaj nie spanikuje. One great renown through leading men to victory. I see no reason to change the habits of a lifetime today. Today we fight against monsters. The Gauls, they are dangerous, mad, and hairy beyond reason. In victory, they are always heartless. They stand alone. No friend has come to this place to die for them. Does this not say something about their honor? They're standing among nations? This army is fully one quarter of all our warriors. Imagine how we look to our enemies and take heart from that thought. Our people expect great things of us, and we are the men to do great things. They think their walls are enough to stop us. They should think again. The count of our warriors is vastly greater than theirs. So unless we fight like old women or idiots, victory is certain. I have fought these men before, but they do not know me. They will, however, fear me by the end of the day. Dobra, zaczynajmy. Okej, dobra. A więc tak, dobra. Wy tu, oczywiście w pierwszej linii Estati, czekajcie, gdzie jest tu, o, tu jest wieżyczka, dobra, ale my rozstawimy się tutaj, może nawet, o, coś takiego sobie zróbmy, tak jest, nasza jazda. Ostatnio już pokazała, na co ją stać. Niech rozstawi się tu. Pieski. Psy wojenne. Mogą się ustawić tutaj. Nasz dowódca. Tu. No i zobaczymy. Dobra, nasi łucznicy. Nasi łucznicy. Trzy oddziały dokładnie. Rozstawiam się tutaj. No, dobra, tu. Dobra, zaczynajmy. The ferryman will be busy today. The enemy have brought more men to the fight. Bracie, za tą bramę. Ale to pauza. Dobra, rozstawmy się tutaj. Nasi łucznicy ustawią się tu. Z czego wybiegiem?
Dobra, zobaczymy, co my tu mamy. O, siedziba wysokiego króla, no, no, no. Szaleństwo. Co wy tu macie? A, i tu w ogóle posiłki dostali. Zajęczycie posiłki, będą chciały wejść do miasta. Co oni tu mają? Zajęczycie same drużyny. Pewnie, same drużyny. No. Zobaczymy, dobra. Może i tutaj tak trochę... Nie, nie, to jest zły pomysł. Dobra, podciągnęliśmy nasz taran pod bramę. To jest. Co oni tu mają? Centrum nie jest obsadzone. Tu mają wojów. Tu mają tego cholernego dowódcę, który już kilkukrotnie przechylił szale w bitwie na korzyść Galu właśnie. O, wyłamać mnie tą bramę. Ale idzie to powolutku, powolutku. Ta brama jest bardziej wzmocniona niż te, z którymi mieliśmy poprzednio styczność. Dobra, jakby tu uderzyć. Myślę, że część armii pójdzie z tej strony. A druga część pójdzie z tej strony. Jak tam? Dobra, puściła. No i bardzo ładnie. Dobra. Jeszcze tak, cztery oddziały nasze. Nie tak. Nie tak, nie tak. Zróbmy to. Następująco. Wy na razie zdobądźmy przyczółek i go utrzymajmy. Chodzić. Uwaga, mamy towarzystwo. Dobra, łucznicy, usunąć się. Dobra, zaczęła się tu mała rąbanina już. Trochę nieplanowana, ale trudno. Ach, komary mnie tu gryzą, bo jest wieczór, kiedy tu nagrywam. No, 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 macie ciekawie, powiem wam. Dobra, rozgnieść ich. Dobra. Rąbanina już trwa w najlepsze. Zobaczymy, co oni tu jeszcze zrobią. No, na razie idzie nieźle. Mogliby się wycofać. No, dostają, dostają. Niestety my także ponosimy straty, oczywiście. A tam się strasznie dużo naszych ludzi tłoczy. Przed tą bramą. Nasi łucznicy stoją w gotowości do rozpoczęcia ostrzału.
niestety ciężko, ciężko. Golowie są strasznie, strasznie liczebne, mają te oddziały swoje. Wow, utraciliśmy budynek. Nie, no spoko. Damy sobie radę chyba. Ale walka z tymi oddziałami trwa strasznie długo na tym poziomie trudności. Właśnie, muszę sprawdzić, czy może da się w trakcie kampanii zmienić poziom trudności bitew. Ponieważ ten bardzo trudny jest troszeczkę za trudny. Nie do końca dobrze się bawię, nagrywając to. No ale próbujemy. Dobra. Nerwy im puściły. Za typami. Zwyrżnąć ich tam wszystkich. Dobra, wy na razie ustawcie się tutaj. Będziecie naszym oddziałem pomocniczym. Teraz tak, te dwa oddziały. Jest. Zrobić im tam krzywdę. Odpowiednią. No, 40 ich zostało. Z każdą chwilą coraz mniej. I bardzo mimo. Dobra, padają jak muchy. Dobra, wy tu. Teraz tak. Wy ustawcie się tutaj, myślę. Zajmować pozycję. Dobra. Teraz tak. Oddziały łuczników. Stawiam się tu. Wchodzimy, panowie. Łucznicy, bardzo ważny element naszej armii. Dobra. Pokonanie tego oddziału nie stanowiło większego problemu. Wy ustawcie się tutaj. Wy, następny oddział, ustawcie się tu. Dobra, na razie ciężko jest tutaj cokolwiek zrobić, bo nasze wojska dosyć mocno tutaj zaczęły blokować wszystko. No dobra, przyspieszmy to. Uła, ale nie aż tak. Tak jest. Poczekajmy chwilkę, niech się to wszystko tutaj porozstawia teraz. Dobra. W takim razie wy... Stawcie się tu. Teraz tak. Plus wy. Te oddziały nasze. Stawiam się tutaj. Teraz tak, kolejne dwa oddziały. Będą tu. A tamte... jako odwód. Tak to sobie zróbmy. No i zobaczymy, dobra. Teraz tak, następnie nasi łucznicy ustawiam się tutaj.
jest. Tu. I wy też tu. Dobrze. Boję się tylko, że ta... O, oni idą. Wiecie, że będą chcieli wejść do miasta. Naprawdę. Bo jak nie, to się może zrobić tutaj nie za ciekawie. W sumie to chwila. Te dwa oddziały. Nie tak. Tutaj. Ten oddział. Niech będzie tu. Teraz tak, wy. Zabezpieczyć tutaj to przejście. A wy. Zabezpieczyć to przejście tu. Tak to sobie zróbmy. Nasi tu sobie wchodzą bez większych problemów. Tamci nie wyglądają, jakby chcieli wchodzić do miasta, niestety. Okej. Okay. Tak, następny krok. Nasi łucznicy tutaj. I ustawcie się tu. Dobra. Teraz tak, my tu mamy trzy oddziały. Zostawmy się tu. Wy tu. Dobra, i ta ekipa cała biegiem. Wszyscy biegiem. Co? Was ustawimy sobie tutaj. Jako ewentualna odpowiedź na te wojska tu. No i zobaczymy. Biegiem. Tak jest, spokojnie. Dobra. Spolnić ten czas. Dobra. Podejść. Wy tu. O, wow.
Kurde, zapomniałem, że te wieże jeszcze walą. Tu. Dobrze, dostaliśmy się pod ogień. Dobra. Odejść tu. Wy tu. Biegiem, 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 rozstawiać się. Czym prędzej. Dobra, wy tu. Ej, co tam się dzieje? O, wow, uderzyli na nas. E, ty, wodzu! Nacierać. To jest, by ich tu wystrzelać. No, lipnie to wygląda, moi drodzy. Kurde, wyłączyć mi to dziadostwo. No nie mówcie, że ja pierniczę. Dobra, moi drodzy. Okej, jak tu sytuacja? Ci tu idą na nas jak gdyby nigdy nic. Tam dochodzi do rzezi. Boże, zobaczcie sobie. Nie, słuchajcie. Myślę sobie, że trzeba będzie zagrać na nieco niższym poziomie trudności. Ewidentnie ten poziom trudności jest zbyt hardkorowy. Ja tu za szybko nasze oddziały po prostu spierniczają z pola bitwy. Co wy im chcecie zrobić, co? Tych tu zepchnąć. Rozstawcie się tu. Gdzie to tutaj się możecie rozstawić spokojnie. Dobra. Tu już mamy sytuację w miarę wyjaśnioną. Walić. Pomóc naszym. No nie, ta jazda jest po prostu przegięta. Nic nie jesteśmy w stanie im zrobić. To jest ten sam problem, który miałem w Medieval Total War. Tam też napotkaliśmy przeciwnika, któremu nic się nie dało zrobić. Uderzyć. Zaatakować. Tak jest.
No, ci od razu słabną. The enemy general flees. Press forward so the spirit of his army is broken too. A jest. The gods be praised. The enemy's hearts are full of fear and now they flee. Ci tu od razu byli jak jesteś tacy bardziej rozmowni. Ej. No nie. Widzicie to? Widzicie to? Co się tu wydarzyło? To jest po prostu jakaś masakra, nie? Myślę, że ta seria niestety nie ma szansy bytu. No dobra, no rozwaliliśmy typa, ale co mi po tym, jak oni mnie tu za chwilkę zjedzą? Oni robią z nami co chcą. Ja rozumiem wysoki poziom trudności, ale kurde, niech przynajmniej będzie szansa na pokonanie przeciwnika, a nie... A nie walczyć z jakimiś gośćmi z kosmosu. Jeden oddział rozwalił całą naszą armię. No bez jaj. No i co, oni są w ogóle nieśmiertelni, czy co? Owszem, paru żeśmy zabili, ale kurde no... Bez przesady. Patrzcie, tu zrobili masakrę, tam zrobili masakrę, jeden oddział. Oddział z kosmosu. No, tu to samo. Proszę bardzo. Bez sensu. Kompletnie bez sensu. Oj, no cóż. No tak, i od razu spierniczają nasi, no. Słuchajcie, cała armia galijska nie zadała mi takich strat jak jeden oddział. No i znowu, słuchajcie, jest problem z balansem na tym poziomie trudności. Nie wiem, co ja bym musiał użyć, żeby ich tu pokonać. No, w końcu! Ale na serio, całą naszą armię rozwalił ten jeden oddział. Dobra, rozwalmy to i tyle. Ale kurde, no przecież ileż można, no? No. No. Znowu? To jest jakaś masakra po prostu, słuchajcie. Ta gra przeczy prawo matematyki, naprawdę. Przecież powinienem był ich zjeść na śniadanie, a nie jestem w stanie tego zrobić. No, w końcu. Ale straty są po prostu niesamowicie wysokie. Dobrze, słuchajcie, myślę sobie, że to jest ostatni odcinek z tej serii, z Rome Total War. Ale słuchajcie, nie żegnamy się z tą grą, zagramy sobie na niższym poziomie trudności bitew. Ale, no cóż, słuchajcie, ciężko, jeszcze raz ciężko. Ale nie będę grał już żadnym z państw rzymskich, zagramy sobie może jakimś państwem, może państwami greckimi, może Macedonią, może Egiptem. Zobaczymy. Dobrze, moi drodzy, jeśli chodzi o tą serię, to by było... O tę serię, jak i ten odcineczek, to by było
na tyle, ponieważ no niestety te bitwy są przegięte. Są przegięte. O właśnie, zerknę tylko jedną rzecz. Czy ja mam możliwość tutaj zmiany poziomu trudności bitew? Niestety nie. Niestety nie. Tu tym bardziej nie mam. Dobra. Okej, w takim razie słuchajcie, no cóż, zaczynamy. Mały restart sobie zrobimy i zaczynamy od nowa. No cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania, jak i do oceniania tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć, czołem, ciao. Do następnego.